Dzielnica Bloomsbury w centrum Londynu to miejsce, w którym tradycja i historia sąsiadują z nowoczesnością. Tu właśnie znajdziemy British Museum, skrywające skarby zwiezione z całego świata. Znajdziemy tu także budynki należące do Uniwersytetu Londyńskiego i koledży tworzących ten uniwersytet. Jednym z takich koledży jest University College London, popularnie określany skrótem UCL, który został założony w pierwszej połowie XIX wieku, stając się zalążkiem przyszłego Uniwersytetu Londyńskiego. Jedną z osób, która przyczyniła się do założenia uczelni i z którą uczelnia ta bardzo lubi się utożsamiać, jest Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, filozof, myśliciel, który uchodzi za ojca współczesnego utylitaryzmu. Dziś Jeremy'ego Benthama możemy spotkać na korytarzu UCL. Oto on, siedzący w specjalnej przeszkolnej szafie. W testamencie Jeremy Bentham zażyczył sobie, by jego ciało zostało zachowane w tej właśnie formie, tak aby mogło służyć przyszłym pokoleniom. Nie bardzo wiadomo dokładnie, o co chodziło Benthamowi, czy chodziło mu o to, by ciało zostało wystawione na widok publiczny i służyło jako inspiracja dla innych adeptów filozofii, czy może chodziło o cele medyczne. Tym niemniej ciało w formie tak zwanej autoikony zostało zachowane i dziś można je odwiedzać na korytarzu UCL w Londynie. Istnieje szereg miejskich legend związanych z tym właśnie miejscem, z tą właśnie autoikoną. Jedna z nich mówi, że co roku na posiedzenia Senatu ciało Jeremy'ego Benthama jest wnoszone, sadzane przy stole i w protokole odnotowywana jest jego obecność, natomiast jest również odnotowywane, że w głosowaniu udziału nie wziął. Innego rodzaju legenda związana jest z jego głową. Otóż ta głowa miała być kiedyś skradziona przez studentów, którzy zażądali od władz UCL wpłacenia okupu na cel charytatywny. Kiedy władze uczelni wpłaciły 10 funtów, głowa została zwrócona. Sposób pojmowania utylitaryzmu przez Jeremy'ego Benthama jest stosunkowo łatwy do zrozumienia. Otóż jego podstawą jest kalkulacja. Musimy za każdym razem, kiedy stoimy przed jakąś decyzją, kiedy stoimy przed jakimś wyborem moralnym, dokonać obliczenia przykrości i szczęścia, które będzie konsekwencją podjętej przez nas decyzji. Podstawową zasadą utylitaryzmu benthamowskiego jest zasada największego szczęścia. Powinniśmy dążyć do takiego rozwiązania, które da jak najwięcej szczęścia jak największej liczbie ludzi. Celem wszelkiej legislacji powinno być w związku z tym powiększanie ogólnej liczby szczęścia. Nie szczęścia indywidualnego, lecz szczęścia wspólnoty jako całości. Takie spojrzenie na moralność, na utylitaryzm rodzi szereg problemów. Na przykład, co z prawami jednostki? Czy możliwe jest naruszanie praw jednostki, jeżeli takie naruszenie przyniesie maksymalizację szczęścia całemu społeczeństwu? Po drugie, czy możliwe jest mierzenie szczęścia? Przecież każdy z nas może mieć zupełnie inne, odmienne pojęcie o tym, co daje mu szczęście lub co sprawia mu ból. Z takimi pytaniami zmierzyć musieli się następcy Jeremy'ego Benthama, pośród nich przede wszystkim John Stuart Mill, o którym za chwilę powiemy słów kilka.